Siemanko, witam wszystkich ponownie na moich poszukiwaniach z tej strony Maku, tym razem z innego pola. Dzisiaj jestem już po wypadzie, spędziłem tu jakieś dzisiaj 3 godzinki. Niektóre miejsca się nie da wejść, bo jest dosyć wysoka ta trawa, nie da się fajnie poszukać, no, ale coś tam znalazłem. Fajny strzał dzisiaj, dosłownie jedna rzecz, która mi zrobiła ten dzień, bo za dużo tam tego nie wpadło. Także chyba ten odcinek będzie zmontowany z jakichś dwóch wypadów, więc miłego oglądania i do zobaczenia. Na razie. Pierwszy sygnał, mocny, 90 coś na garecie. Płyciutko było, ale to co wpadło, no pierwszy sygnał masakra, ja już nie wierzę. Zobaczcie to. Jakiś chyba medal to jest, tu jest taki wielki orzeł. Już to wyczyściłem, umyłem. Tu jest coś takiego. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jak ktoś coś wie, chociaż już może się dowiem pod koniec filmu, ale jakbym się nie dowiedział, a ktoś więcej wiedział na ten temat, dajcie znać. Wydaje mi się, że to wielkie jest, jak nie wiem, na monetę raczej nie. Są jakby jakieś kości, miecz. Coś chyba po niemiecku pisze. No nie wiem, mega strzał. Pierwszy sygnał w 5 minut. Ciekawe, co jeszcze przez 3 godziny wyjdzie. Super. Dobra, lecę dalej. Jest jakiś następny fancik. Zaraz to oczyszczę. Pokażę, jakie złocenia tu widzę. Może pozłacane. Z pół godziny chodziłem. Po tym medalu nic. Dosłownie same kapsle, druty. Nie mogę się doczekać nawet pierwszej monetki. Ale wpada jakiś fajny fancik teraz. Dobra, czyszczę i zaraz pokazuję. Już trochę po wyczyszczeniu ewidentnie jest pozłacany w środku. Chyba cały był. Nawet nie wiem, co to jest. Może jakaś zawieszka, dziurka. Coś takiego. No nic, fajny fancik. Szukam dalej. I doczekałem się już w końcu moniaczka. Odsłoniłem tylko tą warstwę, od razu się pokazał. Jeszcze nie wiem, co to jest, nie podejmowałem. No, ale nic specjalnego. PRL-ek 10 groszy. Ale jest chociaż pierwszy. Rocznik 79. Dobra, szukam dalej. Może coś fajniejszego jeszcze wpadnie. Jakąś godzinkę jeszcze mam. I zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. To na razie. I wypada drugi moniak. Co tym razem? No niestety. 20 groszy z PRL-u. No nic ciekawego. Pierwszy. Ale nic, szukamy dalej. No i jak nie było przez 2 godziny monetek żadnych, to teraz moneta za monetą wychodzi. Jest następna. O, jest znowu coś. A duża, ale leciutka. O, już widzę. 2 złote z jagodami. Czy z jabłkami, jakoś tak. PRL-ek. Rocznik 52. Dobra, szukam dalej. Jesteśmy już w drugiej części tego odcinka. Tak jak widzieliście, parę rzeczy na tamtym polu mi wyszło. No, dokładnie tutaj ze skarpą. Ten jeden medal okazał się fajny. Do końca nie wiem jeszcze za co, jakiś chyba
łowiecki sprzed pierwszej wojny, coś z tych czasów. Dzisiaj przyjechałem w takie miejsce, taki fajny placyk mam do zrobienia. Już chodzę jakieś 20 minut, póki co takie coś na razie wyskakiwało. Sam wymieniłem jakieś kawałki sztućców. Teraz padła chyba pierwsza moneta, bo jeszcze nie patrzyłem co to dokładnie. Myślałem, że PRL, ale widzę, że coś nietypowego. I chyba nawet czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A no, widziałem. Taki niemiecki PRL, 1 Pfennig 68. No ale nic, jeszcze takiej monetki nie znalazłem. Także zaczynamy drugą część od jednego PRL oka Pfenniga. Dobra, jakąś godzinkę, półtorej mam, to jeszcze sobie poszukam trochę. Następna moneta. Złotówa z PRL-u. 7,8. Dobra, dobra. Następny fancik wpada, dosyć ciekawy. To nie ten. To jest guzik, który wykopałem 5 minut temu. Ale na nim nic nie było, to go nie nagrywałem, tego tylko pokazałem. A tu jest teraz to, co wykopałem. Plomba. Ale niezwykła. Nie widziałem jeszcze nigdy takiej. Ma datę wybitą. 1840. Ciekawa. Jakaś chyba literka M. Jakieś rzymskie znaki. No ale plomby z datą to jeszcze nie widziałem. To ładna data, 1840. Dobra, szukam dalej. Następny guzik. Też płaski. Ale tu są jakieś literki w środku. AP. Nie wiem, co to znaczy. No nic, szukamy dalej. Kolejna plomba wpada. Tutaj chyba jakieś napisy po rosyjsku są. Jest następny fancik. Szukam dalej. Dobra. I na koniec pada Boratynka. Szalong, widać konika ładnie. Z rycerzem 1662 chyba drugi. Trochę kiepski stan, wygięta. Ale Boratyna jest. Dobra, myślę, że to będzie koniec. Jeszcze mam pół godziny. Może coś jeszcze wpadnie, jak nie, to zapraszam na podsumowanie. I jesteśmy już na podsumowaniu. To są wszystkie rzeczy z tych dwóch wypadów. Łącznie na tych wypadach spędziłem jakieś około 5 godzin. Masa folii, puszki. Bardzo dużo tego tam wychodziło. Kapsli, tubki, to co zwykle, druty, pełne jakichś blaszek pourywanych, trochę złomu, jest ołów, sztućce. No i z tych lepszych fantów kilka monetek powychodziło z PRL-u. Dwójka, jedynka, 20 i 10 groszy. Nietypowa monetka, 1 Pfennig, taki niemiecki PRL, takiej nie znalazłem. Jedna Boratynka, widać ładnie konika, 1665 chyba rok bodajże. Trzy takie same guziki, płaskie, nic na nich nie ma. Jedynie na jednym, o tutaj widać jakąś jakieś literki AP. Taka ciekawostka, też nie wiem co to mogło być. Coś pozłacane. Jakaś ozdoba. Ta plomba
z datą 1840. Jeszcze miałem gdzieś drugą, ale nie mogę znaleźć. No i fantem tych dwóch wypadów ten medal. Po niemiecku napis tutaj mówi: od najlepszego stowarzyszenia śląskiego. Tutaj też są z tyłu jakieś napisy, ale wytarte, nic nie widać. To jest prawdopodobnie medal za jakieś zasługi łowieckie. Okres, nie mam, no strzelam, myślę, że tak 1900 lata, początek. Coś fajnego. Dobra, to nie będzie na pewno wszystko z tych pól, bo jeszcze trochę terenu mi tam zostało. Także jeszcze tam wrócę nie raz. I co? I to by było na tyle. Jak zawsze dziękuję wszystkim widzom za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy, rodzinę, widzów, znajomych. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.